Naszym gościem jest Mariusz Szczygieł, znany wszystkim, ale i tak przedstawię. Podróżnik, reporter, felietonista, antologista, influencer, Instagramer. Bardzo dużo tytułów, dziękuję. Podróżnikiem się czuję najmniej, ale mam nadzieję, że wyjaśnię dlaczego. A my udowodnimy, dlaczego Mariusz Szczygieł jest podróżnikiem przez duże P. <laughs> Cześć, tu Kasia i Kuba. Słuchasz podcastu Dobra Podróż, gdzie podróże po Polsce i świecie łączą się z przygodą, książkami i reportażem. Padnij na Instagram dobra podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie historie z podróży dzieją się na żywo. By nie przegapić nowych odcinków, subskrybuj ten podcast. Podziękujesz nam w ten sposób za to, co robimy. Złapałem się na, na czymś takim, i może ktoś, kto nas słucha, też to przeżył. Otóż, kiedy poznałem. Pragę. Pierwszy raz pojechałem, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, dwudziesty piąty. Mniej więcej po dwóch latach wiedziałem, że to jest moje miejsce na Ziemi. Nie znaczy, że ja muszę tam mieszkać, bo ja tam nigdy nie mieszkałem dłużej, ale pomyślałem sobie, że chyba ludzie podróżują podświadomie po to, żeby. Sprawdzać w różnych miejscach, czy to jest miejsce dla nich. Czy gdzieś będą bardziej sobą, czy gdzieś będą bardziej spełnieni. I wcale nie muszą tam osiąść, ale chcą mieć takie poczucie, o, o. Tam, gdybym mieszkał, mieszkała, byłbym szczęśliwy, byłabym szczęśliwa. I ja miałam takie wrażenie, właśnie już po dwóch latach, teraz już jest 20 lat, jak się pojawiam w Pradze, ale mniej więcej po dwóch latach miałam takie wrażenie, że to jest moje miejsce i że ja już nigdzie, donikąd nie chcę podróżować, ponieważ ja nie mam potrzeby, bo ja znalazłem. A inni, proszę bardzo, proszę bardzo, niech sobie podróżują, niech sobie szukają, niech się dręczą, niech czują ten wiatr w plecach. Ja nie muszę, bo ja już znalazłem. I Miałem długo, długo takie poczucie, aż wie pan, co się stało. Wojtek toch mi powiedział, że to nie wypada, żeby autor, reporter, na takim poziomie jak ja znał głównie Europę i donikąd nie pojechał poza nią. No i namówił mnie na Azję Południowo-Wschodnią. I ja spędziłem trzy lata z moją przyjaciółką Julianną Jonek, Springer, żeśmy podróżowali po Azji takim systemem, że co roku mieliśmy Trzy kraje, i w następnym roku znowu trzy kraje, ale tylko jeden z tych, z tych dwóch z ubiegłego roku. Ale najwspanialszym dla mnie, najwspanialszą rzeczą było nawiązywanie kontaktów z ludźmi, bo ja bez człowieka nie istnieję. Dlatego ta, ten mój osobisty przewodnik po Pradze to są nie tylko miejsca, ale tam są też ludzie. I na przykład w Birmie zdarzyło mi się. Aha, bo ja muszę powiedzieć jedną rzecz, ja nie znam angielskiego. Ja znam tylko dziesięć słów po angielsku. Jak wychodziła moja książka w Stanach Zjednoczonych, Gotland, to mnie wydawczyni spytała: A jakich dziesięć słów znasz po angielsku? A ja powiedziałam, że To zależy od sytuacji. No i na przykład okazało się, że w Wietnamie, prawda, na poczcie Julianna Jonek Springer, która skończyła romanistykę i, i, i rozszerzony angielski, nie mogła się dogadać z panią wietnamką, z urzędniczką pocztową, a ja się dogadałem i kupiłem te siedem znaczków pocztowych na widokówki. Ale wracam do człowieka, zwłaszcza człowieka w Birmie. I mi się zdarzyło tak po prostu gdzieś wędrować, na przykład brałem rower, jechałem do jakiegoś takiego pierwszego napotkanego miasteczka i zdarzyło mi się na przykład spotkać... Y takich ludzi, którzy też nie znali angielskiego, albo też znali pięć czy dziesięć słów i odpowiedzieli mi na przeróżne niezadane pytania. <grytania> Wszedłem na przykład do knajpy, knajpa pamiętam się nazywała, to było na, na wybrzeżu Birmy, Mon Malaj i w, ten, w tej knajpie Mon Malai, która wyglądała trochę jak, no yy, wiadomo, kto był w Azji Południowo-Wschodniej to wie, że tam czasami dom się nie różni od garażu, yy, garaż od kurnika. Jeśli chodzi o przestrzeń, o estetykę no to można się nie zorientować, gdzie się jest, ale jest bardzo miło i są wspaniali ludzie. I wszedłem do takiej knajpy, właśnie, zamówiłem sobie, pamiętam, piwo Mianmar i tam troszkę się mną zainteresowali, yy, że sobie taki siedzę jeden, trochę inaczej wyglądający. No i zobaczyłem nad jakby bufetem, o tak jak tutaj w, w faktycznym domu kultury, mamy na ścianie zdjęcia kilkunastu reporterek polskich, portrety, to tam. Nad bufetem było mnóstwo zdjęć rodzinnych. Był trójwymiarowy portret tego generała, pana San, który był, prawda, jestem ojcem założycielem Birmy, wyzwolicielem Birmy i ten ojciec tej pani premier kontrowersyjnej i obok była cała rodzina na różnych zdjęciach. Byli jak się okazało bracia właściciela knajpy, dwóch mnichów, różni znajomi ludzie, mnóstwo mnóstwo zdjęć. I ja spytałem łamanem angielskim, czy ja mogę sfotografować tę ścianę, bo mam taką zasadę, że nigdy nie fotografuję bez zgody. Chyba że są to jakieś takie obiekty ogólnodostępne, nigdy w środku nie fotografuję bez zgody i nigdy żadnego człowieka nie fotografuję bez zgody. Ja nie jestem fotografem żadnym zawodowym, to chodziło o zdjęcie do iPhone'a, które potem mogłoby się znaleźć nie wiem, na Instagramie, na Facebooku. No i najpierw się przedstawiam, że I'm Marius, you i on mi mówi swoje imię, czy ona i tak się dogadujemy. No i spytałem, czy mogę sfotografować. A ten właściciel powiedział, że oczywiście, ale tylko very important photo. No ale ja pytam, które to są te very important, na co on mi powiedział, że mi pokaże, no i pokazał mi to, co ważne. Zdjęcie mamy, zdjęcie braci jako mnichów, po czym pokazał mi na motocykl, który stał przed lokalem, że on musi się sfotografować na tym motocyklu. Muszę mu zrobić zdjęcie na motocyklu. Zrobiłem. Po czym ostatnie very important to był tata i mówi, że jeszcze tata. A ja mówię, ale gdzie? Who is daddy? A on mi mówi, że tata nie żyje. Ja mówię, no więc gdzie jest? I okazało się, że tata był wycięty z kartonu Zdjęcie, wielkie zdjęcie taty. Tak jak na lotnisku czasami są stewardesy takie, które prawda, reklamują linie lotnicze, więc tata był wycięty z kartonu, tata już nie żył, miał na sobie tę um, spódniczkę longajczy, jak ona tam się nazywa, i taką jedwabną, jedwabną bluzkę. To była figura taty i on powiedział, że właśnie tatę mam sfotografować i to jest nasz ukochany tata. Potem spytałem, jak oni mają wszyscy na imię, No i jak, mi, bo zaraz wyszła żona w ciąży, zaraz wyszła mama z zaplecza. No i ja pytałem, jak, jak mają, że muszę poznać ich imiona oczywiście. No i ciężko mi było zapisać, więc dałem im swój telefon, i pan właściciel mi wypisywał imiona swojej rodziny w telefonie. Łącznie z ojcem. Tak. I to było fantastyczne po prostu. Ja już nie musiałem zadawać żadnych pytań, jaką oni mają najważniejszą prawdę w życiu. Po prostu to, jak ci ludzie byli za sobą, byli, jak ten tata był ważny, jak, no, no, no to było fantastyczne. I to, że byli tak zadowoleni, i wie pan, jak mi w ogóle wpisywali te, te imiona do tego telefonu, to w ogóle oni tak nad tym się. Telefonem tak jakoś skupiali tłuczli, jakby w ogóle załatwiali jakąś ważną sprawę urzędową, i potem jak już pisali te imiona, tacy byli zadowoleni, a jak ja je przeliterowałem i przeczytałem na głos, to oni byli już przeszczęśliwi, ja też oczywiście. I dla kogoś może to być banalna zupełnie rzecz, a dla mnie ona była bardzo ważna, bo mi powiedziała, że nawet jak nie znasz języka, a masz ze sobą, to kapuściński o tym mówił: masz ze sobą dobre intencje, i masz ze sobą uśmiech, to często ci to pomoże. I ja nie mówię, że zawsze, oczywiście. Ale porozumiesz się. A fajnie jest zostawić po sobie, jak się tak przyjeżdża do nieznanego miejsca, pozostawić po sobie jakieś dobre wrażenie, chociaż oni nie, nie bardzo kojarzyli, gdzie jest Polska. Ja powiedziałem, że Poland, ale nie. nie. Europe oczywiście, tak. Germany, o. Tak, tak. Gdyś, gdzieś jakaś dzielnica Niemiec. Tak, także. Ale gorsi pana, żeby napisać coś o tym też? Nie, to ja o tym zrobiłem taki mały feletonik sobie i w ogóle z tej Azji nawet muszę panu powiedzieć, że moi koledzy mi mówili, że trochę właśnie. Jakoś tak mnie podziwiają, że nawet tam, gdzie nie ma tematu i gdzie nie ma w ogóle rozmowy, to ja potrafię zrobić z tego swój odcinek projektu, prawda? I potrafię zrobić z tego ze dwie stroniczki, więc coś tam napisałem z tych krajów, kilka czy kilkanaście takich felietonów, ale one są, bym powiedział, takie bardzo punktowe. Nie znam się na Azji, ale ona mi pomaga całkowicie odreagować, zapomnieć o wszelkich depresjach. Wie pan jednak, charakter tych ludzi tam. Ja nie mówię o tym, co oni są dla siebie, bo może być różnie i wiemy, że jest różnie, nawet w Birmie, ale otwarcie wobec przybyszów, jedzenie fantastyczne ze świeżych produktów, no jednak klimat, kolory, to wszystko działa, to wszystko działa I ja sobie wtedy myślę, jak przyjeżdżam, że my jako Europa to jesteśmy nudni strasznie. Chociaż szczerze mówiąc zapominam o tym, jak wracam do Pragi, bo tam ilekroć wyjeżdżam, sobie mówię, o już nie, już nie, już nigdy o tej Pradze, nigdy o tych Czechach i zawsze coś nowego mnie jakoś uwiedzie. Ale może to wynika z tego, że jestem takim typem, który łatwo się nudzi. W związku z tym ja sam szukam sobie przekut, inspiracji, impulsów. No już taki mam charakter, wie pan, przeczytam, teraz wracając z Pragi, czytam jakąś gazetę, wywiad z jakimś artystą czeskim i tam było napisane, że on malował Pana Boga z rogami jelenia. Tylko nie było reprodukcji tych obrazów. I ja mam także ja od razu, jak tylko coś takiego ciekawego przeczytam. A bo jego wytłumaczenie było takie, że on malował Pana Boga z rogami Jelenia, dlatego że uważa, że Bóg równie dobrze mógł mieć postać, postać zwierzęcą. Nie tylko musiał przyjść jako Jezus Chrystus, ale mógł przyjść jako Jelonek albo Sarenka albo jakieś inne zwierzę. No tam miał jakoś taką swoją teorię. I ja jestem ten typ. Nie wiem, czy Pan tak ma. I tak mam. A jak już coś znajdę, wie Pan, takiego, co mnie ciekawi, to się muszę tym natychmiast podzielić. Natychmiast się muszę tym podzielić. Tylko, że u mnie to raczej, w przeciwieństwie pewnie do słuchaczy, ja szukam człowieka. Zawsze mnie interesuje człowiek. Mniej krajobraz i mniej przestrzeń. I też dlatego y, może ten mój osobisty przewodnik po Pradze czytają też ludzie, którzy nigdy nie byli w Pradze, a przeczytali go i mówią, że im się podobał, podobała ta książka, bo ona jest jakby, nie, prawda, nie jest tylko turystyczną, miejscowa, nie jest o miejscach, tylko to, że ja wszędzie szukam albo historii człowieka w danym miejscu jakiegoś, czy anegdoty o człowieku, albo prawdziwych ludzi, którzy tam zaludniają tę książkę. I to są różni tacy, prawda, moi znajomi mniej czy bardziej. No, wszystkie Pana książki są o Czechach, Czechach ludziach, ale ja bym wrócił do tego, co pan na samym początku powiedział, znaczy, że pan znalazł tak. swoje miejsce na świecie. Widzę, mm -hmm. to tak właśnie frapowało, bo pan tak pisze o tych Czechach, głównie o tych ich dobrych cechach i o tych złych, ale o tych złych pan pisze tak, że właściwie. Zrozumiałością? Tak, sympatyczne, <laughs> że właściwie te, te, te przywary stają się zaletami, bo przecież nie ma ludzi idealnych, więc wszystko mm -hmm. gra. I tak się zastanawiam, czemu pan jeszcze nie został Czechem, czy pan nie mieszka w tej pracy? Bo ja na przykład mam tak, że. Też znalazłem mm -hmm. sobie takie miejsce na Jakie? świecie, to jest Rosja, mm -hmm. do Rosji jeżdżę co roku, uwielbiam tam mm -hmm. być, natomiast bardzo bym tam nie chciał mieszkać, mm -hmm. no, nie no, chciał no, być no, Rosjaninem, tak. natomiast kocham Rosjan bardzo szczerze. I im więcej jeżdżę w ogóle do kraju byłego Związku Radzieckiego, tym bardziej podoba mi się Polska mm -hmm. z tymi wszystkimi naszymi wadami, e, o których teraz może nie będziemy mówić, ale pan tutaj same zalety Czechów wskazuje, więc dlaczego pan nie jest Czechem jeszcze? Nie. A tylko powiem na początku panu pan jeszcze... Jest z z technikiem. Pan jest z Powiem tylko panu już, że kiedyś miałem taką zajawkę na Rosję i nawet w 1991 roku płynąłem od Nowosybirska Sybirska za zaokoło Podbiegunowej i z powrotem. Cudownie. Oczywiście w czasie Białych Nocy i latem. No Czyli bo... jednak podróżnik płynął gębą. <laughs> no taka to była historia. Jeszcze przed puczem Jana Jewa, przed dojściem do władzy Jelcyna, to miałem taki, taki, taki. No, Syberia tak, mile wspominam. Dlaczego nie zostałem Czechem? Ponieważ jestem Polakiem, pracuję w języku polskim, że tak powiem, piszę po polsku, uwielbiam pisać po polsku i jednak no chciałem jeszcze dodać, że to jest język, w którym myślę. Zdarza mi się myśleć po czesku, to przyznaję, zwłaszcza jak mówię o Czechach, na przykład jak mam jakieś takie wykłady czy spotkania stricte na tematy czeskie i nawet jak nie mówię po czesku, a muszę coś opowiedzieć o Czechach, to nie mogę znaleźć polskich słów. Jestem fatalnym tłumaczem, w ogóle bym się nie nadawał do tłumaczenia z czeskiego na polski, bo albo myślę po czesku i mówię po czesku, albo myślę po polsku i, i mówię po polsku. Natomiast z Czechem nie mogę zostać z tego powodu, że ja się opiekuję rodzicami, którzy mieszkają w Warszawie. Jestem jedynakiem i nie mogę ich zostawić, bo są już mocno starsi. Mama ma 84 lata, tata ma 87 i to nie jest czas na opuszczanie kraju, ale w przyszłości, kiedy rodziców już nie będzie, kto wie, co się, co się może wydarzyć. Pytanie takie, oczywiście, o początek tego. Jak się zakochuje w danym miejscu? Pan pojechał do Pragi. Z Hrabalem pewnie jakimś tam, bo... To był nie, Hrabala, nie, Hrabala, nie, z Wądraczkową nie, Heleną, tak, niestety okay. nie z Hrabalem, chociaż Hrabala czytałem wcześniej, już dwie książki pamiętam miałem przeczytane, ale to było, to było, po prostu pojechałem na wywiad z piosenkarką czeską Heleną Wądraczkową i ona zaczęła do mnie mówić po czesku i ja po prostu doznałem... Mm. Jakiejś iluminacji, jeśli chodzi o język, orgazmu metafizycznego. I potem wie pan, jak wyszedłem z tej kawiarni, gdzie ona mi udzielała wywiadu, wszedłem na taki most Legi, to jest taki most następny, za mostem karola w stronę przy teatrze narodowym, i jak wyszedłem z tej kawiarni na malej stronie, i wszedłem na ten most i zobaczyłem tę przestrzeń, to jakoś zacząłem oddychać pełną piersią. To no się wiązało jeszcze z tym, wie pan, bo ja kiedyś, to pan jest za młody, żeby pamiętać, prowadziłem talk show. Ale ja pamiętam. Tak? Miliard w sobotę, miliard nie. w środę. Nie, 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 nie. Na każdy temat. Na każdy temat. Na każdy <noise> temat. I tam był taki odcinek. Ja to pamiętam, byłem mały <noise> i od tego czasu zacząłem w trotka. A, był taki odcinek. Miliard w środę, miliard w sobotę. Tak, tak o chłopcu. O chłopiec, chłopiec z moim wieku był mniej więcej. O chłopcu, który dwa razy rodzicom. Pod żon. Dwa razy. Tak. Szóstkę tak, m... tak, tak, tak. M... No, podsunął. Ja tak. też chciałem być jak ten chłopiec, to się skończyło A... tak, że wygrałem piątkę. Naprawdę? Tak, ale to nie jest szóstka jednak. No tak, ale to, nie, to była taka spora suma czy... I to było już, jak byłem w liceum, to było 5000 tysięcy złotych. Bardzo no dużo pierwszy rok studiów za to o, przeżyłem. O, to, to nieźle. Całkiem fajnie. To gratulacje i to no wpłynął pana, na pana ten mój program? Tak, no bo no rzeczywiście jest chłopiec, wygrał. No <ślał> zakładałem, że telewizja nie kłamie, prawda? Niesamowite. <ślał> <ślał> Ej... telewizji. I nie picuje pan? Sam Nie, absolutnie. Nie. Ale numer, jak warto było się z panem spotkać, <ślał> żeby to usłyszeć. No i i wtedy byłem dosyć popularny, i wie pan, taka rzecz jeszcze zagrała. Właśnie, że ja znalazłem to swoje miejsce. Że tutaj ja byłem popularny i ludzie mi wchodzili na głowę. A ja nie mam prawa jazdy ani samochodu. W związku z tym jeździłem tramwajami, i jakaś pani mi na przykład zwróciła uwagę, że ja nie mogę obgryzać paznokci w tramwaju. A jak pojechałem do tej Pragi, to się okazało, że tam mnie nikt nie rozpoznaje, że ja jestem wolny. Czyli tak, poczułem, że jestem swobodny, nikt mnie nie zna i stoję sobie na tym moście i mam przestrzeń. I jeszcze język, który jest jak muzyka, no tylko się zakochać. Po prostu to miasto mnie bardzo szybko wciągnęło. Też to wynikało z tego, że właśnie, że nie chodziło tylko o miejsce. Ponieważ Helena Wądraczkowa mi powiedziała o swojej koleżance Marcie Kubiszowej, która została potem bohaterką mojej książki Gotland, czyli piosenkarce, której reżim zabronił śpiewać przez 20 lat, i ja się zacząłem nią interesować i tym reżimem, który jej zabronił, w związku z tym dosyć szybko wszedłem w historię. A jak wszedłem w historię, to historia, jak się ją poznaje, to Oczywiście się, to się ona też wiąże z miejscami. Jak e, e, przeczytałem tam, prawda, o domu Hawla, czyli dysydenta, e, który był podsłuchiwany z takiej wieży ciśnień. Ona miała taką cebulastą kopułę i tam w tej kopule były urządzenia podsłuchowe i kamerujące, które śledziły Hawla i miały na oku cały, całą jego kamienicę. No to jak przy tej okazji się o tym dowiedziałem, to już tam poszedłem i zobaczyłem sobie, jak wygląda ten dom. I tak powolutku, wie pan, to miasto mi wciągało, a efektem no, jest ten, ten przewodnik, gdzie, muszę przyznać, nie opisałem wszystkich miejsc, które ja lubię. Chyba powinien być jeszcze drugi tom. No, bo pan się odgrażał, że będzie druga część. Chyba tak, dlatego że ta książka i tak jest gruba. Natomiast doszliśmy do wniosku z wydawnictwem Dowody na Istnienie, jak się zaczęła pandemia, hmm. że ludzie siedzą w domach i chcieliby przeczytać coś pozytywnego, ciepłego, jasnego. Wie pan, o co chodzi? Takiego, Oczywiście takiego słonecznego, a ja jestem, mimo że napisałem książkę, nie ma, która jest smutna, ale inne moje książki są słoneczne. I że to powinienem ja napisać tą słoneczną rzecz. No ale o czym ja najchętniej piszę słonecznie? No o Czechach, ale właściwie za czym tęsknię? Spytała mnie moja wydawczyni Julian Jonek Springer. No za pragą. Słuchaj, to napisz o Pradze fajną książkę. No i tak się zaczęło. Ja to dosyć szybko, szybko napisałem, ale miałem w głowie dużo historii, no bo to jest te 20 lat. I miało tam być 100 miejsc, wie pan. Jest tylko 60, dlatego że postanowiliśmy to wydać na maj, żeby jednak jeszcze ludzie sobie to właśnie w tej pandemii czytali, a jak się troszkę uwolnią uwolni możliwości wyjazdów, to żeby sobie tam jechali. No i tak powstała ta książka i widzę, że dużo radości daje różnym, e, różnym osobom, bo jak się. Bo też ważne było, że, że ja wiedziałem od razu, że to nie będzie typowy przewodnik, tylko że to musi być książka po prostu o miłości do miasta i do ludzi, że bardziej to ma być o. Mojej zajawce, o moich przeżyciach, o moich fascynacjach, niż typy, gdzie koniecznie trzeba pójść. No właśnie, to zboczył sobie teraz znowu na turystykę, tu, tą praską turystykę. Bardzo proszę. Bo to jest poniekąd antyprzewodnik. To znaczy, na samym początku zdaje się, pan pisze, że zosta... jeżeli coś tam o złotej uliczce, o złotej pradze, to tak, no generalnie, nie jakby ma miał złote... pan alergię na złotą pragę, nie wiem, czy ma pan Złotej pragi alergię. nie ma, mostu Karola nie ma. No właśnie. Więc jakby typowy turysta mógłby się poczuć nieco zawiedziony, ale. Że nie ja na końcu turyści. napisałem trzy przewodniki wymieniłem turystyczne, tak, które cenię i które można wziąć jako takie typowe przewodniki. Natomiast rzeczywiście można z panem zwiedzać tą pragę tak zupełnie dosłownie, bo pan czyta audiobooka tak, swojego. Też, tak W ogóle Mariusz Szczygieł ma najpięk, znaczy naj, najsympatyczniejszy głos na świecie to jest o Jezu, jeden dziękuję. z powodów, dla którego chciałem z Panem osobiście Bardzo porozmawiać. Dziękuję. Bo jak się. Jak fajnie się pana czyta, natomiast dużo lepiej się pana o słucha, Jezus. znaczy lepiej. Sympatycznie, bo rzeczywiście ma pan bardzo sympatyczny głos. Dlatego chodzić po pracy, tam jest na końcu mapka, mhm. jest w znanym serwisie tam tak. z audiobookami. Tak. Można sobie zakupić książkę i jakbyśmy byli w muzeum, chodzić z mapką. Jeśli to mamy na mieć... telefonie, to tam tak. też jest mapka i też tak. są zdjęcia tak. Filipa Springer'a. W ogóle fantastyczna, fantastyczna opcja. No ale właśnie, ci turyści. W którymś miejscu pan napisał, że chyba już nie ma miejsc... Pradze bez turystów, no takie miejsce są erotyczne kabinki, ale to są erotyczne kabinki, to niech to ludzie nie się przeczytają, pójdzie, no To tak, jest tak. bardzo większy temat. Tak. Natomiast no pan stał się częścią tutaj, bo chyba ile? 50 tysięcy egzemplarzy już się sprzedało? 70? No, wydrukowaliśmy 70. No. Mhm. No to, to... to takie były potrzeby rynku, bo na początku no jest. Już jest to istotna liczba ludzi, którzy zapewne pojadą z tym podręcznikiem, do pra... przewodnikiem do Pragi. No i pan tutaj jakby kanalizuje ten ruch. Te miejsca, które były nieodkryte w Pradze dzięki Panu są odkryte i nawet jest tak. tam taki fragment gdzie chyba pani Stachowa yy, prosi pana, żebym nie pisał o divokiej szarce, a pan napisał, a ja napisałem, poprosił, żeby ludzie tam nie jechali. Kto się posłucha? Ja tam się, się nie posłuchałem. Jeszcze jest taki fajny fragment o takiej kawiarni Montmartre, gdzie ja piszę, że to jest kawiarnia, gdzie możecie nie spotkać turystów, ale żebyście byli pewni, że ich nie spotkacie, to tam sami nie jeźdźcie. Tak. Strasznie jestem zadowolony z tego akapitu, ale wie pan co? Proszę zwrócić uwagę, że ja pokazując takie miejsca, no część jest jakoś znana, które pokazałem, ale niektóre mniej znane. Ja odciążam tym samym te miejsca typu Zlata Łuliczka i Mostka Lola nie? Odciążam. Poniekąd tak, ale czy to naprawdę <noise> <dywersyfikuje>? zrobi różnicę? <noise> znaczy nie, nie ja wiem. rozumiem, że na przykład y, galeria na przykład z y, rzeźbami Dawida Czernego, gdzie można zajrzeć do tyłka mm -hmm. rzeźbie, no to właściwie się cieszy. Tak? tak, on się cieszy, dlatego że to była galeria z taką sztuką konceptualną, nudną między nami jak cholera i tam nikt nie przychodził po prostu. Ja nawet miałem wrażenie, że to jest jakaś pralnia pieniędzy, bo to Włoch jest właścicielem myślałem sobie, jak cholera, no jak można galerię prowadzić, gdzie nikt nie przychodzi, a teraz tam są tłumy, i on ciągle e, wiem, że się cieszy z tych, którzy przychodzą z żółtą książeczką. Natomiast, bo tak nazywa ten przewodnik, bo tam ciągle Polacy przychodzą. Ale wie pan, ja myślę sobie, że Praga i tak byłaby odwiedzana przez turystów, tak jak Barcelona i że tutaj jeden przewodnik w te czy we w te nic nie zmieni, jeśli nie będzie jakichś regulacji prawnych, e, e, takich systemowych. Po prostu te miasta, jeśli chcą przetrzymać i wytrzymać, to muszą się same bronić. To już jest e, jakby. Ich problem. Te miasta muszą się bronić. Może, nie wiem, powinni wpuszczać tych z dowodem osobistym, którym numer się kończy z cyfrą parzystą w dni parzyste, a tych z nieparzystą w dni nieparzyste. Nie wiem. Nie jestem specjalistą od tego. Natomiast dla mnie było ważne, ważne jedno. Ja ciągle miałam takie poczucie, jak widziałem Polaków przyjeżdżających do Pragi, kiedy tam sam zacząłem przyjeżdżać, że przyjeżdżają grupy. Czasami się zachowują jak hordy a nie jak grupy turystów. I tylko chodzi o to, żeby być na zlatej uliczce, na hradzie, przejść przez Moskarola i jak najwięcej napić się piwa. Tego piwa się pije w Pradze więcej niż w Polsce, w Czechach się pije. Znaczy Polacy piją więcej, bo ono... Ona jest ich, słabsze. Bo jest słabsze, bo ono ich nie dostatecznie zadowala w sensie procentów, w związku z tym piją więcej. I, i nic z tego nie wynika. I jak ja potem rozmawiam no byłeś w Pradze i co? Oj, cudowne miasto. Jak ja im zazdroszczę, że tak przetrwa Mało wojnę. no z lata Praga, złota Praga. I na tym określeniu złota Praga się to kończyło. które nic tak naprawdę tak. nie niesie ze sobą. I to się dzisiaj. kończyło. No a ja jednak jestem człowiekiem, który yy, od dzieciństwa czytał i jakoś tak sobie pomyślałem, a jak ja bym taki bryk zrobił dla Polaków, taki bryk myślowy z tego, co ma Praga do zaoferowania w takiej warstwie intelektualnej, że przecież są różne miejsca, z których wynikają jakieś. Jakieś refleksje, jakieś myśli, jakieś spostrzeżenia, jakieś cytaty mogą być z nimi związane, i że ja chętnie bym to y, w jakiś sposób przetworzył na, na ciekawy tekst. I to było takie moje zadanie. I y, mam nadzieję, że to się udało zrobić na takim poziomie popularnym, bo pochwalę się Panu, że. Piszą do mnie takie osoby, pracownicy wyższych uczelni, którzy jadą z tą książką i mówią, że, że naprawdę im się fajnie zwiedza i jest ciekawa. I tacy ludzie, kto, o których wiem, że nie mają zbyt dużego wykształcenia i tam nic ich nie przerasta, więc to jest taka książka. no Mam nadzieję, że, 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 że jest uniwersalna, że, że nawet jak użyłem jakiegoś okropnego słowa kubizm, to. Kubizm jest od Kuby. To <gubizm> tak. jest bardzo ładne <gubizm> słowo, oczywiście. Jasne. Zresztą jest pan też, bezczelnie się też chwali, że jest. Autorem pierwszego reportażu kubistycznego, kubistycznego tak. na świecie. To też można znaleźć. Ja w ogóle polecam przywodnik, bo naprawdę świetnie się to czyta. I to jest moim zdaniem taka. Nie wiem, czy skółka, bo nie wiem, czy podejrzewam, że są takie odpowiedniki gdzieś może w Europie. Nie wiem, czy pan wie o jakimś odpowiedniku dla innego miasta europejskiego, że przyjeżdża jakiś tam, nie wiem, Niemiec do Paryża na przykład. Tak. Albo, mm -hmm. no, są. Tak, nie? tak, są. Tak. No i to jest właśnie taki. Nawet mam Niemca o Paryżu książkę i mam Amerykanina o Wenecji. No akurat nie wiem, czy książka Amerykanina o Wenecji, to musi być dobry Amerykanin, żeby, żeby tam... Ale to dobry Amerykanin, który tam okay. wiele lat żył. Mhm. Okej, okay, no to, to... I to, to pisarz do to, tego, m -m więc... Jak słyszę Amerykanin, który pisze o czymś, to już <noise> y, y, mam złe skojarzenie, ale to jest właśnie przykład takiego... Innego podejścia do turystyki, właśnie, o którym my też chcemy opowiadać, takiego świadomego, bardzo świadomego, a przynajmniej człowiek wyjeżdża uzbrojony w tą książkę, już świadomy, jeżeli chodzi o kulturę czeską, która u nas w Polsce jest bardzo słabo reprezentowana, mam, mam wrażenie. Ale wie pan, co jest. Bo u podstaw tej idei jest to że jak jedziemy do jakichś krajów i powiedzmy, że my mówimy po angielsku, a najczęściej mówimy po angielsku, to często ludzie nie mówią po angielsku w tych krajach. Na przykład mogą nie mówić, mogą mówić ci, którzy są jakoś tam wykształceni albo pracują w korporacjach, ale gdzieś tam na prowincji ludzie mogą nie mówić i ile razy jestem przekonany, każdy, kto gdzieś był, żałował, że nie może pogadać z ludźmi, że nie może się z nimi zbliżyć, czy nie może się zaprzyjaźnić. I na przykład w także wydawnictwie Dowody na Istnienie wyszła książka Aleksandry Lipczak o Hiszpanii, Ludzie z Pracu Słońca, i to jest reportaż, ale to jest taki reportaż, który właśnie może być książką, jaką należałoby wziąć do przewodnika turystycznego, bo Aleksandra Lipczak mieszkanka przez wiele lat Barcelony, pokazuje nam Hiszpanię z perspektywy różnych mieszkańców Hiszpanii, od babci pamiętającej czasy Franco po osobę typu drag queen. Pokazuje nam te Hiszpanie i my dzięki niej się z tymi osobami zaprzyjaźniamy. To jest taka trochę pośrednia droga do, do poznania mieszkańców danego kraju. I ja zawsze zalecam, jak ktoś gdzieś jedzie i przychodzi do wrzenia świata do nas do księgarni, którą prowadzimy jako Fundacja Instytut Reportażu, to ja zawsze mówię, ale obok, obok przewodnika to proszę sobie jeszcze kupić reportaż. Jest wiele krajów, które są reprezentowane w reportażu, że tak powiem. Nie wiem, przewodnik, prawda, po Stambule czy w ogóle po Turcji, ale do tego warto wziąć książkę Witka Szabłowskiego albo Maksa Cegielskiego. Często ten, ten, ten model podsuwam, także właśnie też podsuwałem ludzi z Placu Słońca, czy książkę o Egipcie Kalwasa, Egipt, y, Halam Halal, bo reporterzy chyba są tymi osobami, które mogą nam, nas zbliżyć do mentalności. Oczywiście, jak się to przeczyta przed wyjazdem, to potem sobie można to jeszcze fajnie no, skonfrontować ze swoimi obserwacjami, porównać i, i, i tak dalej. I to... I też, o, właśnie, dobrze, że doszliśmy do tego miejsca. Ja nie jestem wielbicielem takich typowych książek podróżniczych, gdzie po prostu tylko się podróżuje i w książkach się zaczyna od tego, że ktoś wysiadł na lotnisku i dostrzegł światło, i, albo upał. No tak, dobrze, to tak może być pierwsze zdanie, ale ideałem książki podróżniczej jest dla mnie tak, opisz podróż, ale jednocześnie pokaż ludzi tak, jakbyś pisał reportaż o Polaku jakimś. Znaczy, wejdź głęboko, wejdź głębiej w tego człowieka. Ja nie mówię, że to muszą być długie teksty, bo wiele moich tekstów, nawet tych w osobistym przewodniku po Pradze o ludziach, to są teksty krótkie, ale powstały z rozmów kilkukrotnych na przykład, albo z, albo z długich rozmów. I to byłby ideał, żeby wejść głębiej w ludzi, a nie tylko opisywać, prawda, gdzie jest bankomat, albo, że właśnie przy bankomacie stał facet, z którym wymieniłem cztery zdania. A ma pan jakieś książki podróżnicze właśnie, które to kryterium spełniają? Jakieś? Czy pan nie czyta w ogóle tego typu literatury? Ja taką literaturę przeglądałem wielokrotnie, bo ona przychodzi do nas do wrzenia świata i jakoś mnie nie, nie pociągnęła, więc chyba taki ideał, gdzie byłaby właśnie podróż plus reportaż. Dobrze. To jeszcze jest taka opcja, że oprócz wzięcia ze sobą reportażu można czasami wziąć reportera. Po... Pan, jak wiem, też prowadzi wycieczki w obie to, to było <grych> parę razy. Niechętnie. Się zdarzyło. Niechętnie. niechętnie. No właśnie, pytanie, dlaczego? No, mnie najbardziej ciekawi, dlaczego. Lst, wie pan co? Ludzie są, znaczy ci, których oprowadzałem, czy znajomi, czy nieznajomi, są zadowoleni. Natomiast po pierwsze robiłem to i robię rzadko, bo to jest nielegalne w ogóle. Nie mam zgody być na, na to, żeby być przewodnikiem po Pradze. Natomiast druga rzecz jest taka, że ja jestem typem, który daje z siebie wszystko. Bardzo dużo energii, jak jest takie spotkanie autorskie, czy wspólny wypad, i ja muszę pełnić jakąś tam prawda, wiodącą rolę. Daję z siebie wszystko, a potem jestem nieprzytomny dwa dni. I po prostu już nie chcę mi się tracić tyle energii ze względu na mój wiek, bo jestem już po pięćdziesiątce i nie zawsze mam dobre momenty w życiu. Więc to raczej z oszczędności energii wynika. Natomiast umiem to robić i też powiem panu, że czasami mi się na przykład zdarza robić takie prezentacje o kulturze czeskiej, nazywa się to Kultura Czeska, moja laska Nebleska, gdzie pokazuje słuchaczom, widzą na obrazkach takie bym powiedział elementy kultury czeskiej, które mogą być demoralizujące dla Polaków. To o tym bardzo chętnie mówię, bo, bo też chętnie sięgam do źródeł tych, tej kultury, z czego to się bierze i jeśli kiedyś ktoś chce być zdemoralizowany troszkę przeze mnie, to niech przyjdzie na takie spotkanie Kultura Czeska Moja Laska Nebeska, gdzie na przykład pokazuję zdjęcia z projektu fotograficznego, czeskiego projektu fotograficznego, gdzie pewien artysta poprosił Kobiety spoza europejskich krajów o innym niż biały kolor skóry, aby użyczyły swojego łona do namalowania flagi czeskiej. Flaga czeska to jest biel, czerwień i niebieski trójkąt. No i właśnie ten niebieski trójkąt jest wypełnia dokładnie wzgórek łonowy. Jest taki projekt. Bardzo ciekawy projekt. Tak, jest taki projekt, projekt zresztą ma tytuł Gde domów Mój, co jest tytułem hymnu czeskiego. No, i właśnie opowiadam i pokazuję to, i opowiadam o tym, że artysta liczył, że chociaż jedna osoba jakiś donos zrobi do prokuratury za obrażenie uczuć, nie wiem, patriotycznych, narodowych, godności narodu. Nic, nic. Zbezczeszczenie flagi, nic po prostu. No. To jest właśnie też to, co pan wielokrotnie podkreśla w każdej książce, że Czesi mają do siebie dystans. dystans. Zresztą pytałem, ostatnio rozmawiałem z Czechosłowakami, znajomymi, pytając się, jakie są ich cechy narodowe. Takie bardzo poważne rozmowy po paru napojach wyskokowych, no i właśnie Czeszka powiedziała, zresztą która zapowie nasz podcast, Aha. która powiedziała, że to jest cynizm. No, jest ironia i cynizm, tak. Mhm. Tak. I, i teraz. Został... Ale taki cynizm trochę bym powiedział humorem podbitym. Poczciwy tak tak tak, 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 tak. No i właśnie tacy Czesi się wyłaniają z tych, z tych pana książek. To jest też ten słynny cytat, że Czesi to śmiejące się bestie i tak dalej. Ja się zastanawiam, czego... Polacy mogliby się od Czechów, jaką cech, jakie cechy mogliby przejąć od Czechów, myśląc o tym, że mógłby to być właśnie ten dystans do siebie, do świata. Mm -hmm. I czy to jest możliwe w ogóle? Czy jakiś splot wydarzeń no, może sprawić, moim zdaniem jest się to jest możliwe? Przejęli. To znaczy tak, jedna rzecz może się tutaj naszym y, słuchaczom nie podobać, podróżującym, ponieważ Czesi wcale niechętnie podróżują. N nie są tak chętni. Nie mogę się zgodzić. No. Gdzie jestem na świecie, spotykam. Z reguły są to albo Polacy, albo Czesi. Tak? Potem Amerykanie, Francuzi, Niemcy. Tak. tak. Czesi tak? są wszędzie. Naprawdę? Tak. A oni znowu mówią o sobie, że oni najbardziej kochają swoją swój kraj, swoją kotlinkę czeską. To się nie wyklucza. I niechętnie się gdzieś wybierają, ale może rzeczywiście spotyka pan takich jakąś taką wąską grupę Czechów podróżujących. Może. Bo większość Czechów to lubi jeździć do Chorwacji, bo zna język, znaczy bo jest bardzo bliski pokrewny język. Ale. Czego moglibyśmy się nauczyć? To właśnie byśmy mogli się nauczyć takiej równowagi życiowej, że życie jest po to, żeby pracować i żyć. Praca to nie jest do końca życie. Ja mam takie poczucie, że Czesi od poniedziałku do piątku, do 13, 12, bo w piątek starają się zjeść obiad jak najwcześniej, a potem wyjechać, że właśnie od poniedziałku do piątku żyją w takiej poczekalni życia. W fabrykach, w biurach, to jest wszystko przeczekanie życia. To jest taka, taki przedpokój życia, a prawdziwe życie zaczyna się w piątek po południu i trwa do niedzieli wieczór lub do poniedziałku rano. I to są dwa nurty, co się wtedy robi. Jedni jadą na tak zwaną swoją chatę lub chałupę i tam sobie spędzają czas. Pielęgnują ogródek, rzeźbią, yy, śpiewają, grają na gitarze, grillują, piją piwo. Wszystko, co jest miłe, sympatyczne i fajne. A druga grupa. Jedzie albo w góry turystycznie, bardzo wielu moich znajomych Czechów, w przeciwieństwie do Polaków, ma wyposażenie, jeśli chodzi o strój, które się bierze w góry. To jest ciekawe, co Pan mówi, bo na przykład na Słowenii mm -hmm. Czesi są synonimem właśnie tego złego turysty, tego, który idzie w trampkach i <laughs> się z niego śmieją, albo trzeba go ratować, bo nastąpiła zmiana pogody. tak? No to w słowackich Tatrach Polacy mają taką opinię. Tak wiem. E, więc oni bardzo lubią albo w góry Albo na narty gdzieś, jeśli jest zima, albo gdzieś do przyrody, tak mówią zawsze, jedziemy do przyrody, do przyrody. I to jest silniejsze od nich. To po prostu jest strasznie ważne dla tej równowagi, która ma być w życiu. I tego moglibyśmy się uczyć, a nie tak, Polacy pracują, no, są takim narodem, który pracuje najwięcej w Europie. Tak, tak. Ze wszystkich badań to wynika. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo, dlaczego ci ludzie w tych korporacjach nigdy się nie zbuntują przeciwko temu stylowi pracy. No a co pójście do baru, Pójście do baru w piątek wieczorem albo zabalowanie soboty, no to, to nie jest takie, to chyba nie jest rozwiązanie. I, I mam wrażenie, że Czesi nie tyle systemowo, ile mentalnościowo mają trochę inne podejście do tego, że jednak to jest ważne, żeby gdzieś się oderwać na chwilę i że ta równowaga życiowa jest istotna. O, i tego moglibyśmy się nauczyć, ale proszę zwrócić uwagę, że jak my tak bo dlaczego tak my lubimy się zachwycić tymi Czechami, tak tam pojechać sobie po tych małych miasteczkach, pojeździć po Morawach. Wiele osób, które były na Morawach, to potem mówią, ojej, ja na razie przez kilka lat będziemy na Morawy jeździć. Wszyscy tak mówią, tak. Toskania, to Toskania już była i do Toskanii potem, ale teraz Morawy, bo już raz byliśmy. Kto był raz... Nigdy nie, nie odpuści Moraw już. Ale nie tylko, bo jest mnóstwo wspaniałych miejsc i te miasteczka, które wyglądają jak z bajki. Ten spokój pewien, taki właśnie w, w czeskich małych miastach, ja znalazłem często ten spokój, który jest w Laosie, właśnie. Taki spokój przedpołudnia niedzielnego. To było o tych pozytywnych aspektach Czechów, ale też pan pisze o tych negatywnych, żeby była jakaś tam obiektywność reportera. No i taką jedną z przywar. Czechów, jest, no, znowu wracamy do turystyki. drogo, jeszcze to, co Pan mówił o tym zalewie Pragi przez turystów i ograniczeniu. Nagraliśmy taki odcinek kiedyś o tym, jak miasto walczył z Airbnb i Praga też próbuje walczyć. Jakiś czas temu Praga wniosła zakaz tych takich rowerów z piwem, gdzie, gdzie młodzi ludzie jeżdżą sobie, pią to piwo. Sąd niedawno anulował ten zakaz, że to jest niekonstytucyjne, i te piwo-rowery wróciły na ulicę Pragi. Za 50 euro można do tego sobie mówić ładną kelnerkę. Taka, taka jest opcja Pretty Waitress. Pan pisze o knajpach, gdzie albo właściwie jednej konkretnej knajpie, gdzie kelnerzy są nieuprzejmi, albo mówią do nas tak słodko, typu tych guptasie, ty, czy tam jakieś inne słowa. Ja bym chciał, żeby pan tak do mnie słodko powiedział po czesku, żebym wiedział, i nasi słuchacze też. Kiedy, kiedy ktoś nas robi, z nas sobie robi czeskie figle. No to uważajmy, jak ktoś pieszczotliwie powie. Ty, blbećku. tak, prosím was, bilbeczku, yy, no to tak jakoś ładnie brzmi, nie? Jak po czesku wszystko brzmi ładnie. No, 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 a to jest taki właśnie debilek, na przykład, głupiątką. Albo, no tak, kokotnie mili, albo kokotku, no kokot to jest w ogóle... Mm, bo brzmi tak nieźle, prawda? Kokot. No to się może kiedyś kogutem na przykład. No, no, I poniekąd no, no. pewnie to jest dobry trop. Tak, e... tak, bo to jest H, na H. No. Na H. Przyrodzenie. Słowo. Tak, przyrodzenie, ale takie nieprzyjemne bardzo. Yy, jak... <ścoughs> yy, no to są takie, takie, bym powiedział, słowa, które na nas mogą nie robić wrażenie. W ogóle te czeskie przekleństwa, czeskie wulgaryzmy, często nie zawierają R i na przykład bardzo obrzydliwe słowo na spie po polsku, no to jest wypadni, albo nawet niektórzy mówią wypadnite, jako że na zasadzie, że proszę, niech pan sypy. No a to nie brzmi tak po polsku ostro, no ale każdy język ma ma tam swoje, że tak powiem, ekstrema. Tak, tak. Zawsze też muszę się hamować, żeby czegoś nie szukać po czesku. Przypadkiem zaraz na mnie moi znajomi krzyczą. Pomału chyba nam się kończy czas tutaj, ale moglibyśmy długo tak rozmawiać. E... A ja bym miał taką radę jeszcze dla, dla tych, którzy pojadą do no. tej Pragi, żeby się nie sugerować tak bardzo moją książką, tylko jeżeli ktokolwiek by chciał z nią cokolwiek, chociaż są pewnie słuchacze, którzy tylko na własną rękę i w ogóle bez żadnej lektury, też to szanuję, ale to tak zeszczegłem sobie tak półtora dnia albo dwa spędzić z tym przewodnikiem, a potem po prostu wsiąść w tramwaj, byle jaki, tak jak Marla Rodowicz wsiadała do pociągu byle jakiego i pojechać sobie na pętle, albo na jakiś przedostatni, prawda, czy jeden z końcowych przystanków, wyjść i pójść. I po prostu zwiedzać. W każdym miejscu jest fajna knajpa, Wszędzie można znaleźć coś ciekawego, bo Praga jest konglomeratem. Ona w przeciwieństwie do Warszawy zawiera i historyczne miasto, i jednocześnie dzielnice z wieżowcami, czy z, biuro z biurowcami bardziej, ale i takie części, które wyglądają jak uzdrowisko, jak sanatorium, ale i wieś. Naprawdę są takie części Pragi, które są po prostu czystą od początku do końca wsią, ale i małe miasteczka, bo wiele części z Pragi to były miasta do niedawna, jeszcze w XX wieku przyłączone do Pragi. Jak na przykład sam Zizkow był do 22 roku, nie był Pragą, więc warto na własną rękę i zawsze coś ciekawego odkryjemy. A myślę, że jak tylko trochę będziemy próbować mówić po czesku, to wszędzie nas z przyjemnością przyjmą. Najbardziej zauważyłem, nie lubią czesi tych Polaków, którzy nie mówią po angielsku, nic nie chcą powiedzieć po czesku i tylko mówią po polsku. Przecież, no chyba nas rozumie pani. Więc tak, ta, taka postawa, no, ona nigdzie nie jest dobra. To właśnie, bo ja chciałem też właśnie Pana zapytać o jakieś książki, tudzież dzieła filmowe na początek, albo nawet nie na początek, ale po prostu na jakieś tam pogłębienie przygody z Czechami. To one są wszystkie rozsiane po Pana, pana książkach i to bez trudu można wypisać, ale jakby Pan w dwóch zdaniach mógł powiedzieć, żeby, żeby już nie trzeba było tak Jeśli bardzo Jeśli ktoś by chciał jakieś tropy literackie znaleźć, znaczy co warto przeczytać z literatury czeskiej, to właśnie Teraz, 2 września, się pojawiła książka moja, Laska Nebeska, drugie wydanie. Tam jest, jakby, ja wychodzę od różnych czeskich książek z literatury pięknej i coś tam do nich dopowiadam. Czasami biorę jedno zdanie, z którego, które u mnie przeradza się w jakąś historię zupełnie niezależną od tej książki, ale myślę, że to mogą być dobre typy, bo zawsze wychodzę od jakiegoś dzieła literackiego lub filmowego, to na pewno zdecydowanie zawsze Chrabal pouczy miłości do życia, jakiego, jakie by nie było. Natomiast z takich książek, które... Chyba obowiązkowo należy przeczytać, żeby zrozumieć ten dystans czeski do życia. To jest karel czapek. W ogóle karela, karela czapka warto czytać. To jest książka Fabryka Absolutu o tym, jak czesi stworzyli sztucznego Boga, i ten sztuczny Bóg zaczął się rozwazić po całym świecie i zaczął robić samo dobro, i tego dobra było tak dużo że ludzkość tego nie wytrzymała. I to jest taki, no, kto przeczytał tę książkę, to, 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 to może zrozumieć właśnie ten rodzaj tego ironicznego i dowcipnego cynizmu, tego dystansu. Także Fabryka Absolutu zdecydowanie polecam. No i też oczywiście Ota Paweł, bo on, on zwłaszcza Śmierć Pięknych Saren. Chyba trzy lata temu wyszło takie jego małe arcydzieło, bajka o rażce, o sportowcach czeskich, ale to wcale nie jest istotne, że to jest o sportowcach czeskich, bo to jest w ogóle o ludziach i o tym, jak pokonują swoje, swoje słabości. A Ota Paweł napisał reportaże w sposób bajkowy. To w ogóle niespodziewana Form, zaskakująca forma, tylko u niego taką spotkałem, ale myślę, że ta laska niebieska da taki przegląd różnych rzeczy, które mogą nas zainteresować. Jedno jest wspólne dla tych dzieł. Zawsze jest tam prawie zawsze oczywiście, bo może słowa zawsze nie należy używać w ogóle, ale bardzo często jest tam takie umiłowanie zwyczajnego życia, takie pokazanie, że w zwyczajności może być coś pięknego, ponętnego um, i niezapomnianego. Jeszcze na początku pan powiedział o Hawlu. Pan poznał Hawla? Nie, niestety nie poznałem, mimo że jeden teatr w Brnie wystawał nasze teksty wspólnie, ale ja się spietrałem i nie pojechałem na premierę, bo się bałem, bo nie wiedziałem, o czym ja będę rozmawiał z Hawlem. O tym też pan pisał w książce. Przyznaję się szczerze. Co no. jest w ogóle super, bo wielokrotnie miałem taką sytuację właśnie. Tak, że pan, i, no, że wreszcie... na przykład stoję sobie przy Krzysiu wielickim, tak? Mm -hmm. I możemy sobie zagadać, bo jesteśmy na jednym bankiecie, ale co ja będę gadał z Krzysię Wielickim? o czym będę gadał, na przykład. No nie? Tak... Jeżeli nie ma konkretnego ku no temu właśnie, powodu, oczywiście. Ja się. No jakoś to było, oczywiście byłem młodszy o wiele, ale bo to było jakieś, prawda, 14-13 lat temu, ale no, no, no tak mam czasami. że. No właśnie. I teraz byłem w Pradze dwa tygodnie temu bodajże. Akurat patrzymy na Billboardzie film Havel. No to zajechaliśmy do kina, obejrzeliśmy film Havel po czesku. A bez angielskich tytułów. Bez angielskich tytułów. Nie zrozumieliśmy za wiele, ale historię Havela w miarę znamy, więc jakby to nie było. Ale aktor był bardzo dobrze dobrany. Fantastycznie aktor, dobrany. Tak. I tego filmu nie ma w Polsce. Ja nie no wiem, jeszcze czy, on nie, czy on będzie. Nie mam pojęcia, ale on dopiero wszedł półtora miesiąca temu na ekrany, więc... czy nawet miesiąc. Więc myślę, że na festiwalu tym filmowym, warszawskim festiwalu filmowym będzie. Jeśli się ten festiwal odbędzie, bo to jeszcze. No właśnie, prawo... ja tak sobie Myślę, że fajnie byłoby zobaczyć, jaki może być fajny prezydent. Tak, 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 taka moja refleksja. Jak, jak można mieć fajnego prezydenta, abstrahując od obecnych prezydentów naszych krajów, na przykład Słowacy mają tak. teraz szczęście do polityków, przynajmniej na tym najwyższym szczeblu. I, i tak trochę się pożałowałem, że, że, że tego filmu nie ma i pewnie on do szerszej dystrybucji nie, nie trafił. No, boję się, że nie. I wie pan, ja tak troszeczkę. Miałem obawy, że Havel ucieka z naszej świadomości, takiej potocznej, polskiej. Właśnie. I dlatego jest tyle Hawla w tym osobistym przewodniku po Pradze, że jest kilka miejsc Hawla. Specjalnie napisałem taki, taki szkic o Hawlu, dosyć przystępny. Właściwie głównie o tym, jak się ciągle zrzucał z piedestału sam siebie. I tak właśnie sobie pomyślałem, że no tak, tak, Kawka to musi być ten trop kawkowski, Haszek, wiadomo, Haszek, yy, Hrabal, wiadomo, Ota Pawel, no ale musi być Hawel i yy, no i jest trochę tego Hawla. Jakoś tak yy, dostaję takie wiadomości, jak tam na przykład idą ludzie... Zwiedzający Pragę pod jego kamienicę i się okazuje właśnie, że nie ma tej jakiejś mosiężnej tablicy, że tu mieszkał Wacław Hawel, tylko jest taka karteczka skreślona jego ręką. Też tu mieszkałem. Tak. tak. Bo, bo właśnie on unikał patosu i nie był, nie był pretensjonalny i też ta tablica właśnie jest taka jak Hawel, taka pozbawiona pretensji. No i ja też każdemu polecam w ogóle ten film, myślę, że. Jak się go rozumie co do słowa, to też jest nawet lepiej niż tylko oglądać po czesku i myślę, że on wejdzie, znaczy, że będzie dostępny w Polsce w jakiejś tam formie. I to też jest fajna, fajna rzecz, żeby się zaznajomić z Czechami jakoś, albo przynajmniej z pewną epoką, no tak. mam, mam wrażenie. Na sam koniec. Pan jest Instagramerem i się pan tym szczyci. No Instagramerem jestem, tak, nawet takim prawie że codziennym. Takim nietypowym. Bo... Dlaczego nietypowym? Bo, bo tam są treści. A, no realne, tak, tak. nie są treści. treści. Nie. I... Nie. Tak, tak, nie ma fikumiku, że tylko zdjęcie i jeden i tam podpis lub tylko zdjęcie i hashtag. Nie, to bym się wstydził. Ze wstydu bym się spalił, gdyby tak było. Zwłaszcza, że te zdjęcia, to ja nie robię ich tak. Za... Nie, nie, nie są takie specjalne, więc musi być treść. No mnie to bawi bardzo. To jest mój kontakt z ludźmi, zwłaszcza z moimi czytelniczkami, czytelnikami. I dzięki temu dość szybko mam reakcję na pewne tematy. Czasami o coś ja pytam, A albo... pan tak bada właśnie na przykład, co by tutaj tak. ludzi interesowało? Tak. Nie, 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 nie. Co by interesowało, to nie. To ja, ja wychodzę ze swoimi zainteresowaniami, mm -hmm. ale oni, ci moi followersi, bardzo ładnie reagują i jest bardzo wiele osób. Osób, które mi piszą, że no te pana wpisy to okej, okay, panie Mariuszu, bardzo fajne, ale to jak tu się dyskutuje i żeby na Instagramie ludzie dyskutowali między sobą, ja się z tego cieszę, bo to jest jakieś takie moje zadanie. Nie mówię, że życiowe, ale na jakiś czas taka moja rola trochę Rodzaj takiego medium i to mi sprawia dużo przyjemności, ale to też wynika z takiego mojego charakteru i część tych, którzy nas słuchają, może to zrozumieć, bo w tym jest coś z charakteru takiego podróżnika, który chce się podzielić tym, co zobaczył. Ja jestem tym typem, że gdziekolwiek jestem, no to od razu zrobiłem zdjęcie albo coś zauważyłem, albo coś zapisałem, bo podsłuchałem na przykład i co robię. Już się muszę dzielić. Już wysyłam przyjaciołom, już wysyłam rodzinie. No to pan jest urodzonym Instagramerem. Właściwie to medium powstało. Szkoda, a, że tak późno. A może reporterem, może właśnie taki, to może to jest Taś, repo, reportera, że po prostu chcemy się natychmiast podzielić tym, co widzimy. Instagram jako takie podstawowe reporterskie tak, medium. Takie reporterskie medium. Bo drogo, to jest świetne medium, żeby znajdować treści reporterskie, takie zdjęciowe już też, te, mhm. bo, bo ja, to jest dla mnie główne źródło inspiracji, jeśli chodzi o zdjęcia. Właśnie, zapomniałem zapytać o zdjęcia, a chcę zapytać, bo zdjęcia są dla Pana ważne, jak rozumiem, bo Pan w prawie każdej książce jest jakiś fotograf. Tak. Integralną częścią tak. przewodnika o Pradze są zdjęcia Filipa tak. Springera i nie ma, nie ma Kudelki na przykład, chyba Nie ma Kudelki, w, ale bo on jest dosyć znany, natomiast mhm. w tej mojej nowej książce Laska Nebeska jest to drugie wydanie, w związku z tym jest zupełnie nowa jakość, bo są zdjęcia, których jeszcze nigdy nie było w Polsce, tylko przy wystawach tego faceta, ale jest legendarny fotograf czeski Józef Sudek. Nie Saudek Janten, co te nagie panie. Tylko jednoręki. Tak. I jego zdjęcia wychodziły tylko, przy, tylko w katalogach z okazji wystaw. A przy Lasce, Lasce Nebeskiej jest jego 20 zdjęć i 20 moich. Tekścików do tych zdjęć, które układają się w nową opowieść o Józefie Sutku, który jeszcze w Polsce nie było. Właśnie napisałem taki esej, jakby o Sutku. I, mm, przepraszam, jakby o Sutku. Esej o Sutku, ale jest to esej, ale właściwie jakby esej, bo trudno zakwalifikować ten tekst. No taki szkic o nim. Ja bardzo lubię patrzeć i dlatego fotografia jest dla mnie ważna. Kiedyś mi się wydawało, że zdjęcia odbierają moim książkom. Coś, ale nie wszystkim. Może w książce nie ma, nie ma zdjęć, dlatego że rzeczywiście wolałem postawić tylko na treść, no ale w, w wielu, do wielu innych zdjęcia pasują, a ja nie mam oka dobrego aż tak. Ja może zrobiłem w życiu trzy dobre zdjęcia, które by ktoś pochwalił, natomiast robię te zdjęcia dokumentacyjnie i bardzo się przydaje telefon z aparatem fotograficznym dla reportera, chociaż mi to osłabia pamięć, ale. Moja głowa często przerabia szybciutko, prawda? Coś zobaczę i już mi się wydaje, że to było szare, a nie zielone. Więc jak mam to zdokumentowane zdjęciem, to wtedy mogę napisać prawdę, a tak to bym musiał y, potem się tłumaczyć, że y, no tak to zapamiętałem. Więc bardzo, bardzo się przydaje aparat, w jaki on tam by nie był, nie był w formie. Ja pamiętam tylko to, co mam na zdjęciach. Czego nie mam na zdjęciach? Ulatuję bardzo szybko, <gry> i potem, jeżeli coś piszę, to tworzę. Opowieść patrząc na zdjęcie, bo potem się z tym kojarzy bardzo dużo rzeczy i można sobie uzupełnić luki w pamięci. To prawda. A co będzie, jak się skończy elektryczność i nie będziemy mieli tych zdjęć? Porady są takie, które nie potrzebują elektryczności, A, no na szczęście. Tak. Jeszcze, jeszcze takie posiadamy. Dobrze, czas nas goni, ja wiem, więc dziękuję panu serdecznie. Kiedy najlepiej się wybrać do Pragi? Październik. Po Praga mógłby wymagać. Tak, marzec, kwiecień to są najlepsze miesiące. Jeszcze nie ma tak dużo ludzi i no jest pewien taki klimat metafizyczny. No bo tak chodzić w upale to nie jest za, 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 za fajne. Tak, tak, słońce i upał odbiera Pradze. Właśnie ten nastój, ta metafizyka, moim zdaniem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem. Na <gryw> Mariusz Szczygiel. Oprócz czytania książek Mariusza Szczygła, możecie obserwować go na Instagramie. Nas też zresztą możecie obserwować na Instagramie. Dobra, podróż. Oraz słuchać nas za dwa tygodnie. Już w duecie z Kasią tradycyjnie wystąpimy i zapraszamy